To znaczy mogę, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Panowie, chcę kontynuować temat Politechniki Koszalińskiej, który sygnalizowałem na lutowej sesji Rady Miejskiej. Chcę podziękować Panu Prezydentowi za list skierowany do mnie, w którym podziela moje zaniepokojenie sytuacją na uczelni. Cieszy mnie to, że w ostatnich dniach Stowarzyszenie Wspierania Politechniki wybrało nowe władze i przyjęło w swoje szeregi nowe osoby. Od trzeciego adresata mojego wystąpienia, pana radnego Bezgraja, nie doczekałem się niestety merytorycznego stanowiska. Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej jest najsolidniejszym i najbardziej szerokim narzędziem oceny jakości badań naukowych, nauczania, zarządzania uczelnią, kontaktu z otoczeniem społecznym. Patronuje mu kapituła pod przewodnictwem profesora Kleibera. Oprócz przedstawionego przeze mnie głównego rankingu uczelni akademickich, przypominam, 62 miejsce, w rankingu uczelni technicznych nasza Politechnika zajmuje miejsce 19. Za nami są praktycznie tylko szkoły morskie. Na tym rankingu jest 14 Politechnik, nasze ostatnie. Można także znaleźć w internecie cząstkowe rankingi obrazujące pozycje naszej uczelni w poszczególnych dziedzinach. Przykro jest na przykład oglądać ranking w kierunku ochrona środowiska. Nie trzeba patrzeć z daleka, jest to ostatnie miejsce, 40. Ranking matematyka. Matematyka, matka nauk. Szczególnie technicznie. 34 uczelnie. Naszej Politechniki nie ma. Kolejny. Dotyczy nauk ekonomicznych. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku 700 absolwentów opuściło naszą uczelnię. Niestety w tym rankingu zajmujemy 39 miejsce. Za szkołą w Słupsku, Akademią Pomorską. Nasza uczelnia rozpoczęła swoje funkcjonowanie od dwóch silnych wydziałów, mechaniki i budownictwa. Chciałbym powiedzieć, że jest także ranking na architekturę i budownictwo. W tym rankingu sklasyfikowano 20 uczelni. My jesteśmy o włos przedostatni, wyprzedziliśmy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oczywiście nie mylić z Politechniką Wrocławską. Chciałbym powiedzieć, że w roku ubiegłym naszą uczelnię opuściło 2305 absolwentów. Z tego inżynierów budowlanych było 154, a mechaników 112. A pedagogów na przykład 309. Ślepy by zauważył, że nasza uczelnia jest w głębokim kryzysie. Są tego kryzysu okoliczności obiektywne, niemniej ostateczna pozycja w rankingu jest spowodowana wewnętrznymi przyczynami. Jedną z nich, którą dzisiaj poruszę, to jest angażowanie uczelni w działalność polityczną i liderów. Głównie kanclerza, ale także byłego rektora, który ubiegał się o funkcję w Senacie RP. Uczelnia stała się zapleczem dla tych działań. Z jej środków utrzymywano Gazetę Miasto, wydatkując w momencie sprzedaży udziałów kwotę nie mniejszą niż 1,5 miliona złotych. Sporo pracowników Politechniki można znaleźć wśród aktywistów Stowarzyszenia Lepszy Koszar. Nawet rozgrywki byłego klubu uczelnianego piłki ręcznej kobiet były przedmiotem politycznego wykorzystania. Kibice byli na przykład przebierani w jednolite koszulki. Fajnie, tam było napisane lepszy koszary, a nie AZS koszary. Co to wypowiedź ma zaznaczenie? Tego rodzaju aktywność stoi w rażącej sprzeczności z troską o właściwe miejsce uczelni, każdej uczelni w życiu publicznym. W punkcie 16 kodeksu dobre praktyki w szkołach wyższych, uchwalonego przez konferencję rektorów, jest napisane, że nieodzowną cechą uczelni jest jej apolityczność. Pracownicy i studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, ale przestrzegają zasady bezstronności i neutralności politycznej uczelni. Winni chronić ją przed wykorzystaniem do celów politycznych. Żadne działanie nie powinno wiązać uczelni z żadną polityczną opcją. Tymczasem w Koszalinie
publiczna uczelnia stała się tak. Panie Marku, ile tam Doniuszka, ile ta pan czas jeszcze trzeba? Pół minuty, proszę. Centrum opozycji wobec władz miasta. Jak w tej sytuacji budować niezbędną współpracę uczelni z samorządem? Jako absolwent i pracodawca wielu absolwentów tej szkoły będę do satysfakcjonującego skutku protestował przeciwko takiej sytuacji. Będę występował do odpowiednich organów państwa o reakcję. Sprawa kryzysu uczelni to jeden z najważniejszych problemów naszego miasta i dlatego oczekuję od pań i panów radnych wsparcia. Dziękuję bardzo.